Dzisiejszy program będzie z gatunku warzywno-owocowych, czyli po prostu będzie o witaminie A, powszechnie nazywanej retinolem we wszystkich produktach kosmetycznych i lekach. Witamina A należy do grupy karotenoidów występujących w warzywach, wszystkich, które mają kolor pomarańczowy, czerwony, żółty, czyli po prostu jest jej bardzo dużo w marchewce. Ale od razu nasuwa się pytanie, czy spożywając witaminę A doustnie mamy to działanie na skórę regenerujące i odmładzające? Otóż nie. Trzeba nałożyć witaminę A bądź też jej pochodne na skórę i wtedy uzyskamy to działanie. Ale same witaminy A doustnie, a najlepiej jeżeli to będą przyjmowane z odpowiednią, po prostu z warzywami. Jeżeli mamy dobrą dietę, spożywamy dużo warzyw, to wtedy ta witamina A do środka sobie spokojnie jest wchłaniana i ma wiele pozytywnych funkcji, między innymi poprawia wzrok, też działa na skórę i jest takim komplementarnym składnikiem wielu procesów zachodzących w organizmie, więc jak najbardziej witamina A jest nam niezbędna. Ale jeżeli chcemy uzyskać takie działanie regenerujące skórę, odmładzające, musimy ją nakładać na skórę. Szczególnie jest to zalecane wtedy, kiedy mamy tak zwane przedwczesne starzenie. W kilku komentarzach pod moim ostatnim filmem była taka sugestia, że ja chcę się starzeć w sposób naturalny, natomiast co znaczy sposób naturalny? Naturalny i w sposób chronologiczny oznaczałoby to tylko tyle, że wasza skóra nie może mieć kontaktu ze słońcem, nie może mieć kontaktu z dymem tytoniowym i zanieczyszczeniami powietrza. Wtedy do 90 paru lat macie jasną skórę bez zmarszczek, nieco wiszącą. Ale wiele z nas niestety ma kontakt z tymi czynnikami szkodliwymi i dlatego pojawia się przedwczesne starzenie. I chcąc przeciwdziałać tym działaniom czynników zewnętrznych, musimy sobie pomagać. Musimy stosować filtry przeciwsłoneczne i musimy stosować antyoksydanty na skórę i witaminy. I takim jednym z najbardziej udowodnionych działań skutecznych przeciwstarzeniowych, regenerujących skórę, jest ma udowodnione działanie retinol. Ale żeby nie było tak prosto, retinol jest takim produktem bardzo interesującym, bo nie jest jednoznacznym. Nie można powiedzieć, że tak, super, bezpieczny, stosujmy, bo jest wiele za i przeciw. A więc zacznijmy od tego, że retinol jest lekiem, który jest stosowany zarówno doustnie, jak i w preparatach na receptę w odpowiednio wysokim stężeniu. I został też przystosowany do preparatów kosmetycznych w wystarczająco niskim stężeniu, aby było to na granicy bezpieczeństwa. I te normy pochodnych retinolu w preparatach kosmetycznych pojawiły się w 2012 roku, kiedy to Unia Europejska stwierdziła, że poziom retinoidów w kosmetykach stosowanych na twarz nie może być wyższy niż 0,3%, a retinoidów, które są w kremach do ciała, to stężenie musi być mniejsze 0,05%, dlatego że powierzchnia wchłaniania się jest większa. Czego szczególnie się boimy? Kobiety w ciąży nie powinny nakładać na skórę preparatów z retinolem, bo boimy się działania teratogennego. Teratogennego to znaczy działania, które wpłynie na wady płodu. W związku z czym lepiej unikać tych preparatów i ja zdecydowanie odradzam również nakładanie retinoidów w czasie pierwszych kilku miesięcy karmienia piersią, bo lepiej po prostu być po bezpiecznej stronie. Jak się skończy karmienie, możecie wrócić do retinoidów i spokojnie sobie tą skórę poprawiać. Następna rzecz jest taka, że zanim te retinoidy zaczną działać dobrze na skórę, czyli pojawi się ten super efekt, to one tą skórę drażnią, czyli często to jest taki próg nie do przebycia i podrażnienie polega na tym, że skóra się zdaje czerwona, wrażliwa, złuszczająca się i może dojść do tak zwanego zapalenia
retinoidowego skóry, które szczególnie szybko może się pojawić wokół oczu, wokół ust, bo to są wrażliwe okolice i dlatego krok za krokiem trzeba te preparaty wprowadzać raczej w powolny sposób. Dodatkowo retinol uwrażliwia skórę na słońce i o tym Wam zawsze mówiłam i im wyższa dawka, tym im wyższa dawka retinolu, tym bardziej uwrażliwia. W związku z czym ogólna zasada powinna być taka, że bez względu na stężenie retinolu stosujemy go na noc, wtedy jest bezpieczniej. Na dzień stosujemy filtry, na noc nakładamy kremy z retinolem bądź serum z retinolem. Dodatkowo retinol nie tylko szkodzi nam, ale też słońce szkodzi samej cząsteczce retinolu, ponieważ ona jest bardzo niestabilna i rozkłada się pod wpływem światła słonecznego, w związku z czym ona po prostu przestaje działać, ale zanim przestanie działać, potrafi naszą skórę uwrażliwić i jeszcze tam gdzieś wywołać plamy, przebarwienia, czego nie chcemy. W związku z czym retinol na noc, nawet jak mamy kosmetyki z filtrem, z retinolem, ja bym była tu ostrożna, ja zawsze zalecam ostrożność i nakładanie tych kremów na noc. Poza tym, retinol jest tą cząsteczką niestabilną, a więc on jest wrażliwy również na ciepło słoneczne i w ogóle ciepło, dlatego właściwie powinno się go trzymać w lodówce, żeby się dłużej utrzymywał. Też jest rozkładany pod wpływem powietrza. I co ta informacja dla nas znaczy? Ona oznacza tylko tyle, że wybierając produkty z retinolem powinniście kupować w opakowaniach nieprzezroczystych, ciemnych, zamkniętych i najlepiej niech to będą tubki, a nie otwarte kremy, bo chcemy zmniejszyć powierzchnię kontaktu z kremu z powietrzem. Bo powietrze go po prostu uszkadza i rozkłada. Dlatego też często w kremach z retinolem mamy dodatek witaminy E i nie po to, żeby ta witamina nam zadziałała na skórę, bo ona jest tam za małe stężenie, ale jako antyoksydant, czyli ta witamina E nam wychwyci cząsteczki tlenu, które mają ten retinol zniszczyć. Teraz jak działa retinol, żeby Wam to wytłumaczyć? Właśnie dlatego postanowiłam wspomóc się cytryną i pomidorkiem. Jak zobaczycie, cytryna bardzo nam przypomina naszą skórę, bo jest porowata, ma rozszerzone pory i retinol działa jak pumeks. W zależności od stężenia ten pumeks jest bardziej ostry, bardziej ingerujący w skórę, więc jak zaczniemy go sobie stosować, to po pewnym czasie mamy efekt pięknego wygładzenia i złuszczenia skóry. I gdyby ta cytrynka była jeszcze na drzewie, to ona by się po pewnym czasie pięknie zregenerowała i znowu by miała świeżą skórkę. I tak się dzieje w naszym przypadku, ale jeżeli za intensywnie zadziałamy, szczególnie na młodą skórę, która jest dość uwrażliwiona, ale de facto szybko się regeneruje, to możemy mieć taki efekt stanu zapalnego i wtedy co się dzieje? Pacjentka odstawia ten retinol, a to nie o to nam chodzi. Teraz następny przypadek skóry wrażliwej i zaróżowionej. Jeżeli będziemy sobie na tą skórę działać, to przez pewien czas się nic nie dzieje, a później bardzo szybko mamy takie intensywne uszkodzenia, dużo intensywniejsze niż w przypadku cytrynki. Więc jeżeli macie skórę bardziej podobną do skóry pomidora, czyli z rozszerzonymi naczynkami, uwrażliwioną, no to musicie wprowadzać retinol krok po kroku, co drugi dzień i obserwować tą skórę. Jeżeli są już jakieś objawy uwrażliwienia, szczypania, to wtedy zmniejszcie częstotliwość i powoli dojdziecie do momentu, kiedy możecie nakładać retinol cały czas. Teraz jak dobierać taki krem? Wydaje się, że jeżeli nie mamy problemów typu trądzik, łojotok i tak dalej, skóra jest w dobrej kondycji, ale po prostu ten proces zegar biologiczny tyka, to moment rozpoczęcia terapii powinien być to mniej więcej około 25 roku życia, 30 roku życia, zależy jak nam tą skórę traktujemy, jeżeli jest opalanie, no to warto 25. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki, jeżeli mamy skórę z łojotokiem
z trądzikiem, no to wtedy te osoby stosują retinol wcześniej. I to jest też ok, ale ogólna zasada powinna być taka od 25 roku życia i dalej. Jeżeli na kremach nie jest napisane stężenie, a jest część takich kremów, gdzie piszą to stężenie 0,3 czystego retinolu, no to jeżeli nie mamy tej informacji o stężeniu, wtedy wybieramy kremy odpowiednie do wieku, bo wiek będzie nam sugerował na opakowaniu stężenie. Jeżeli skóra jest w dobrym stanie, gruba, łojotokowa, to spokojnie możemy sięgnąć po kremy dla kobiet dojrzałych, nawet jak nie jesteśmy w tym wieku, bo po prostu nasza skóra będzie ten krem dobrze tolerować i będzie miała z tego powodu zalety. Tak od strony fizjologicznej, biochemicznej, co się dzieje ze skórą po zastosowaniu tego retinolu, czyli tego pumeksu na skórę, ona zaczyna się szybciej złuszczać, szybciej regenerować, ale dodatkowo, co jest ciekawe, retinol stymuluje produkcję nowych fibroblastów i kolagenu, ale też blokuje uszkodzenia kolagenu, co jest bardzo dobrą cechą. Poza tym działa przez receptory, które stymulują produkcję matriksu zewnątrzkomórkowego, a więc pogrubiają skórę. Czyli to pogrubienie skóry pojawi się dopiero po pewnym czasie, co najmniej 12 tygodniach stosowania, bo na początku mamy efekt ścieńczenia skóry i jej podrażnienia, więc trzeba wytrzymać ten okres, który może być dość uciążliwy. Część osób, która będzie stosowała kremy dostępne, po prostu kosmetyki z retinolem, nie będzie miała takich żadnych objawów podrażnienia i to jest ok. Część może mieć. Na pewno te objawy podrażnienia pojawią się po preparatach, które przepisze Wam lekarz, bo tam mamy wyższe stężenie. Ale znowu, od każdej reguły są wyjątki i po to wymyślono pochodne retinolu, żeby one miały to działanie regenerujące, przyspieszające obrót komórkowy, troszeczkę odtłuszczające, a nie miały tego efektu podrażnienia skóry. Więc to już jest indywidualny dobór lekarza, jaki preparat dostaniecie na receptę. Natomiast dobór preparatu kosmetycznego to już odbywa się w Waszej gestii. Co jeszcze powinnam powiedzieć? Na noc stosujemy, czyli stosujemy retinol na noc, ciemne opakowania z małym dostępem do powietrza, zaczynamy od 25 roku życia, powolnie wprowadzamy retinol, na dzień kremy z filtrem, kobiety w ciąży sobie odpuszczają retinol i co jeszcze powinnam powiedzieć? No i to chyba najważniejsze, można go stosować na całą twarz, szyję, dekolt, można na ręce. Podłoże liposomowe jest bardzo dobre, bo dużo głębiej wynika i ta skuteczność, jakby wykorzystujemy maksymalne stężenie witaminy A, która jest dostępna w kremie. Jeszcze mała dygresja dla dziewczyn, które oglądały mój poprzedni film. Wiele komentarzy wywołała moja jakby opinia na temat farbowania włosów na kolor bardzo czerwony, że nie zawsze jest to dobre dla naszej skóry. I zobaczcie, jak życie uczy pokory. Raz wracając z biegania, które czasami mi się zdarza, spotkałam matkę z małym dzieckiem, z takim 5-latkiem. I ta 5-latka mówi do matki: mamo, mamo, ja nie cierpię pani Ani w przedszkolu. A co mama pyta, no dlaczego nie cierpisz? A Ania odpowiada: nie lubię tej pani Ani, bo ma takie czerwone włosy. Na to mama odpowiedziała jej pięknie: ale czemu nie lubisz czerwonych włosów? Przecież liście są najpierw żółte, a później zmieniają się na czerwone. I zobaczcie, czy to nie jest piękne. Faktycznie, te liście są czerwone. A druga rzecz, w filmie przyszła do mnie pacjentka, pierwszy raz, w dokładnie czerwonych włosach i mówi: pani doktor, wiem, oglądałam pani film, ale i zaczęłyśmy rozmawiać i pomyślałam sobie, świetna dziewczyna i bardzo dobrze w tych włosach wygląda. A więc nigdy nie wiemy, co się pojawi na naszej drodze i jakie doświadczenia nam się pojawią, ale jak wiemy więcej, to możemy się z tego doświadczenia nabrać wiedzy, która nam pomoże w życiu. I tym kończę dzisiaj. Do zobaczenia.